Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Jolanta Śmieszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Starym Rynku. Dziś gościnnie jesteśmy w Galerii Aporii Roberta Sokołowskiego, a naszym gościem specjalnym jest Pan Wojciech Tokman, przez 15 lat współpracujący z dużym formatem, dodatkiem reporterskim do Gazety Wyborczej. Cały czas współpracuje z dużym formatem. Natomiast jest Pan też autorem 8 książek reporterskich. Dziś w Łomży po raz pierwszy, jak podejrzewam, czy niekoniecznie? Zawodowo po raz pierwszy, natomiast był Pan tutaj prywatnie już wcześniej. No tak, przejeżdżam częściej. W drodze na? Na Suwałki, na Litwę. Rozumiem. Dzisiaj miał Pan okazję prowadzić w Łomży warsztaty reporterskie, warsztaty antydyskryminacyjne. Czy jakieś wnioski można już po tych warsztatach sformułować odnośnie aktywności lokalnego środowiska dziennikarskiego, bądź ewentualnych problemów, które mogą tkwić w sercu tego miasta, związane są bezpośrednio z dyskryminacją? Czy Instytut Reportażu organizuje takie warsztaty w 20 paru miastach w Polsce? Każde z tych miast musi być mniejsze, musi liczyć mniej niż 70 tysięcy mieszkańców, bo tak sobie założyliśmy. I nazywa się to Dziennikarze Przeciw Dyskryminacji, ponieważ uznaliśmy, że w ogóle polskie media czasem świadomie, częściej nieświadomie dyskryminują różnego rodzaju mniejszości, albo nie tylko mniejszości, bo na przykład jest duża nierówność między kobietami i mężczyznami, o czym doskonale wiemy w Polsce. No i nie uważamy, że więcej wiemy, czy my, ci dziennikarze i reporterzy z Warszawy, od tych dziennikarzy lokalnych. Raczej spotykamy się po to, żeby sobie o tym porozmawiać i porozmawiać o języku, jakiego używamy i w naszej pracy, kiedy mówimy czy piszemy do ludzi, dla ludzi. Ale też każde z tych miast, miasteczek, bo czasem są to małe rzeczywiście miasteczka, ma swoją specyfikę, więc dzisiaj na przykład z dziennikarzami łomżyńskimi rozmawialiśmy dużo o tym, co się dzieje w Jedwabnem i jak ludzie tutaj w okolicy, czy ludzie w okolicy o tym rozmawiają, czego się uczą dzieci w Jedwabnem. Czy mieszkańcy Jedwabnego i mieszkańcy Łomży mówią o tym otwarcie, czy nie? No był to bardzo ciekawy, powiem, wątek i specyficzny dla tej okolicy, aczkolwiek nie mówię, że podobnych problemów nie ma w innych miejscach Polski, bo są, ale myślę, że byłoby tu trochę do zrobienia w mediach lokalnych. Mówiliśmy też o Czeczenach, którzy są w Łomży, czy są lubiani, czy są nielubiani. Na przykład myślę, że doszliśmy do takiego wniosku, że jesteśmy w stanie akceptować tutaj w Łomży, ale pewnie wszędzie indziej w Polsce także, tych gości, tych ludzi spoza Polski, którzy się, jak padło takie słowo, asymilują, czyli są jak, im bardziej są podobni do nas, im lepiej mówią po polsku, im bardziej zachowują się tak, jak my się zachowujemy, tym większa jest nasza akceptacja, czyli wciąż mamy jakiś problem z akceptacją tego, co inne, tego, co różne. No i przy czym kategoria inności, ona funkcjonuje w zasadzie w każdym społeczeństwie, w każdej dużej społeczności. I tutaj jakby podejście do tej inności może być rozmaitej natury. Możemy tę inność oswajać i traktować w kategoriach jakby... Ale też na przykład mówiły dziennikarki, że na przykład zdarzyło się, że ich bezpośredni szef powiedział, że nie mogą iść w spodniach gdzieś na jakieś spotkanie oficjalne do pracy, tylko muszą iść w kietce i z dużym dekoltem. Więc o tego rodzaju dyskryminacji też sobie pogadaliśmy. Dziennikarze się otworzyli jednym słowem przed Panem, bo podejrzewam, że w swoim lokalnym środowisku, bezpośrednio przed szefem, byliśmy sami, a Pani mnie tu wyciąga na takie rozmowy.
No, generalnie jesteśmy społeczeństwem, które, i to nie dotyczy oczywiście tylko Łomży, tylko każdego innego miasta i mniejszych miejscowości, które najlepiej czuje się we własnym gronie, ale jak się okazuje, jak popatrzymy na media, że i we własnym gronie czujemy się nie najlepiej. W związku z tym, no o tym rozmawialiśmy i myślę, że to się jakoś fajnie przełoży na pracę lokalnych dziennikarzy w najbliższej przyszłości. Jesteśmy w miejscu, w którym dawniej w Łomży była synagoga, więc w pewnym sensie wątki naszej rozmowy zapętlają się do tego miejsca. No i podobno tu nie ma żadnej tablicy, że tu była synagoga na tym budynku, czy na sąsiedzi. Tablicy nie ma, natomiast dlaczego jest... nie ma? Przecież to jest pamięć tego miasta. To jest pamięć tego miasta, którą właśnie utrwala malarz Robert Sokołowski. Figurka ceramiczna, która nieopodal się znajduje, jest rabina Tenenbauma w środku. Mhm. Także pamięć miasta odżywa. Może ona odżywa w sposób taki oddolny, niekoniecznie sterowany decyzjami urzędników, ale zawsze znajdzie się grono osób czy środowiska, które będą chciały do niej nawiązywać. Nawet jeżeli ta pamięć jest kontrowersyjna, tutaj najbardziej dobitny przykład Jedwabnego. Ja bym chciała jeszcze dowiedzieć się jednej podstawowej kwestii. Czy warsztaty dziennikarskie, które dzisiaj Pan prowadził z osobami zatrudnionymi przede wszystkim w redakcjach łomżyńskich mediów, czy będzie jakiś namacalny efekt z tych warsztatów? Powstaną teksty może, albo będzie to preludium do czegoś większego? No mam nadzieję. Nie, to był rodzaj szkolenia czy takiego spotkania fachowego, gdzie mogliśmy sobie pogadać o tym, o czym tutaj trudno się mówi publicznie, trudno się pisze, czy nasi odbiorcy, nasi czytelnicy, nasi słuchacze są gotowi na różne... na różne opowieści, które są prawdziwe, czy nie. Jeżeli nie są gotowi, to dlaczego nie są gotowi? No i mam nadzieję, że moje koleżanki i koledzy z Łomży jakoś fajnie to przekują na swoją pracę, ale to nie jest tak, że ja tutaj przyjechałem po to, żeby im powiedzieć, a zróbcie to, a zróbcie to, a zróbcie tamto. Nie. To nie miało, chociaż szkolenie jakby w swojej nazwie, w swoim założeniu polega na uczeniu i na w pewnym sensie na pouczaniu. Ja jednak nikogo nie starałem się nie pouczać, bo też nie uważam, że wiem więcej. Ja też bardzo wiele się nauczyłem, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy jest od koleżanek i kolegów. Bardzo znany w Polsce reportażystą. Jedna z książek, którą wydał Pan w 2013 roku, Eli, można powiedzieć, że chyba jest bestsellerem na polskim rynku reportaży, czy niekoniecznie? No zależy, co Pani rozumie pod słowem bestseller. Książka rzeczywiście jest czytana przez czytelników, z czego się bardzo cieszę. Natomiast jeżeli mówimy o listach bestsellerów, nawet jak tam jest podział na literaturę piękną na przykład i na literaturę non-fiction, no to w tę działkę literatury faktu wrzucane są tak zwane książki celebryckie także. Czyli ktoś, kto jest znany z tego powodu, że jest znany, zawsze będziemy przegrywać z takimi osobami, więc my autorzy, którzy piszemy literaturę non-fiction, rzadko kiedy znajdujemy się w rankingach literackich tej dziedzinie literatury, czyli literaturze faktu, no ponieważ te wszystkie, tutaj nie będę rzucał nazwisk, bo nikogo nie chcę przecież jakoś dotknąć, ale te wszystkie książki napisane przez znane panie i znanych panów z cyklu Jak żyć, jak schudnąć i tak dalej, to są bestsellery non-fiction dzisiaj. Rozumiem. Pan natomiast napisał książkę zupełnie innej. No ja napisałem książkę o biednych ludziach po drugiej stronie globu, którzy tak jak my są katolikami i którzy mieszkają w dzielnicach nędzy, w slumsach, albo mieszkają na grobach, na cmentarzach w Manili, w stolicy Filipin. I jest to książka o fotografii, o tym, czy fotografować, jak fotografować biedę, jak fotografować ludzi słabszych od nas. Jest to też książka zapewne o tym, jak
my pijali ludzie z bogatszej części świata, bo my, czego często nie zdajemy sobie sprawy, mieszkamy w bogatszej części świata i jesteśmy jednymi z najbogatszych ludzi na świecie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że wielu ludziom w Polsce jest bardzo trudno i że Polska jest krajem wielkich kontrastów ekonomicznych, to jednak takiej biedy jak tam u nas nie można znaleźć. No i ja piszę o tym, jak biały turysta, najczęściej europejski, aczkolwiek nie tylko europejski, jedzie w świat i spotyka niebiałych ludzi. I jak się z nimi kontaktuje? No jedni kontaktują się po ludzku, a inni tak mniej fajnie się kontaktują i o tym też jest ta książka. Niektórzy za pomocą chociażby seksu kontaktują się, tak? O tym też no nie, no seks generalnie między ludźmi jest czymś przyjemnym, tylko nie seks turystyka. No. Seks turystyka. Natomiast tytuł książki Eli wydaje się tytułem bardzo chrześcijańskim. Czy on jest odczytywany? Jest to tytuł chrześcijański, mówimy o chrześcijańskich Filipinach. Ale ten wątek katolicyzmu filipińskiego, on w Pana książce przedstawiany jest w takiej optyce bardzo często dość gorzkiej. No bo taka jest tam rzeczywistość, albo ja ją tak widzę. Kościół katolicki, który jest tam potężną siłą, w jakiś sposób możemy Polskę i Filipiny pod tym względem porównywać. Jest oczywiście przeciwko antykoncepcji i stara się utrzymać ten przepis w prawie państwowym, żeby antykoncepcja była zakazana, co oznacza, że jest to sprzyjanie reprodukcji biedy, tej strasznej nędzy. Bo Kościół, taka jest moja opinia, można się ze mną nie zgadzać, można pojechać na Filipiny i zdokumentować to na własną rękę, nikt nikomu nie broni. Na Filipiny można wjechać i to wszystko sprawdzić. Kościół dużo więcej energii, mówię o Kościele na Filipinach, ale myślę, że nie tylko tam, przeznacza na walkę z antykoncepcją na przykład, niż na pomoc tym biedakom, którzy się rodzą codziennie setkami tysięcy. Z tego powodu, że ta antykoncepcja jest tam, dostęp do antykoncepcji jest tak utrudniony. Łatwiejszy jest dostęp na przykład do tabletek wczesnoporonnych, które się kupuje na straganie pod trójwymiarowymi obrazkami z Chrystusem i z Matką Boską przed Kościołem. No więc zaręczam, że niczego nie zmyśliłem. Wszystko, co tu jest napisane, jest przeze mnie zaobserwowane i tak się tam dzieje. Jeżeli coś sobie wyobrażam, że można by zrobić jakąś, coś zmienić, czy inaczej coś zorganizować, to wyraźnie czytelnikowi mówię, teraz to nie jest fakt, tylko to jest moja propozycja na przykład, moja wizja ewentualnej zmiany, ale zmyślenia w tej książce nie ma. Jednocześnie w reportażu Eli odsłania Pan się psychicznie. Pyta Pan o odpowiedzialność. Tak, tam się odsłania, w ogóle się nie odsłania. Pyta Pan ogólnie o odpowiedzialność białego człowieka, który przyjeżdża na Filipiny. Czy reporter jest tylko osobą spisującą cudze doświadczenie, czy może ma jakieś moralne obowiązki wobec rzeczywistości, w którą wkracza? Wkracza, tak jak Pan zresztą sam zauważa, biletem lotniczym za 1000 euro. Z perspektywy filipińskiej biedy suma niebotyczna wręcz. No, gdyby dyskutuję z samym sobą i z koleżankami i kolegami, którzy uprawiają ten sam fach co ja, ale także z fotografami, czy właśnie ludzi biednych, słabych, chorych. Możemy tak bezkarnie opisywać, czy to przypadkiem nie jest jednak rodzaj podglądactwa, czy jaki jest sens tego i czy ten sens, jeśli go znajdujemy, każdy pewnie po swojemu, autor to robi, czy to jest wystarczające usprawiedliwienie
na to, co, tego, co robimy. Niektórzy czytelnicy w internecie zarzucają mi, że ja już nie piszę reportaży, tylko stawiam same pytania i to jeszcze na dodatek nie daje odpowiedzi. No tak, bo ja też nie znam wszystkich tych odpowiedzi i też nie chciałem czytelnikowi mówić, jak ma sobie na te pytania odpowiedzieć, ale czytelnik Eli, tak mi się wydaje, jest też w jakiś sposób, czy czytelniczka, że ja wikłam tych moich czytelników w ten biznes, jakim jest pisanie książek non-fiction. No ale nie jest to książka, która komukolwiek powinna się podobać. Książki reporterskie, może poza jakimiś wyjątkami, musiałbym się chwilę zastanowić, żeby wymienić jakiś tytuł, ale generalnie nie powstają po to, żeby się podobać komukolwiek. A jednocześnie we wstępie do książki jest taki dość wstrząsające przywołanie pewnego zdjęcia Cartera. Chodzi o dziewczynkę z Sudanu, która kona nieopodal jest sen. Pan, tak jak sam wspomina, pyta także o odpowiedzialność osoby, która jest odpowiedzialna za sztuki wizualne. Kiedy, kto, w jakich sytuacjach może podglądać, obserwować ludzkie cierpienie? Są też uwagi wzięte Susan Sontag, że tylko ten, kto może pomóc, ma moralne prawo obserwować cierpienie. Ja rozumiem, że pan na te pytania nie odpowiada, ale jak pan myśli, czy współcześnie ten nadmiar cierpienia, który pojawia się zarówno w tekstach reportażowych, literackich, ale także przede wszystkim w sztukach wizualnych, on staje się piętnem białego człowieka, utwierdza nas w tej neokolonialnej postawie, że my możemy podglądać innych, bo oni są egzotyczni, w związku z tym są tylko biernymi odbiorcami świata, my jesteśmy tymi aktywnymi, tymi, którzy mają narzędzia poznawcze. Ja myślę, że zresztą powołując się na Susan Sontag, ja piszę, że oczywiście to nie jest tak, że tylko my patrzymy na tamtych ludzi, a oni na nas nie patrzą. I co jest niestety chyba częste, że biali turyści czy biali podróżnicy często o tym podstawowym fakcie zapominają. I też jakby odmawiamy, nie wiem, wielu z nas, tak trzeba powiedzieć, odmawiamy tym ludziom, których spotykamy w ich przecież miejscach, nie w naszych, jakiegoś takiej podstawowej ludzkiej godności, na przykład fotografując ich twarze bez pytania. Nie podejdziemy na Champs-Élysées czy na Piątej Alei w Nowym Jorku do kogoś i nie trzaśniemy mu w twarz zdjęcia, bo jak ktoś powiedział, to nie jest moja konkluzja. W Nowym Jorku, czy w Paryżu, czy w Warszawie, czy w Londynie ten człowiek, którego z jakiegoś powodu chcielibyśmy go sfotografować, ale go nie sfotografujemy bez pytania, dlaczego tego nie zrobimy? Bo on jest elementem kultury. Natomiast ta kobieta, czy ten mężczyzna, który leży żebrząc na ulicy w Manili, czy w Indiach, czy w Bangkoku, czy gdzieś tam w Afryce, czy w Ameryce Południowej, nie jest elementem kultury dla nas, ale jest elementem natury. A czy możemy powiedzieć też, że wraz czyli z biletem jest elementem kupujemy pejzażu, krajobrazu. No jak czyli wraz z biletem kupujemy prawo, by go oglądać. Znaczy, tak nam się wydaje. Tak nam się wydaje. Tak nam się wydaje. Natomiast rzeczywiście ja tu piszę dużo o fotografii, ale też o reportażu i w jakiś sposób na potrzeby tej książki Eli utożsamiam ze sobą te dwa zawody, bo jakoś reguły. Już unikam tego słowa, jak mogę od kilku minut, ale już je powiem. Reguły etyczne są, myślę, dla tych dwóch zawodów bardzo, są podobne. Są podobne, jeśli nie w ogóle takie same. I o tym właśnie chyba opowiadam. A co z tym zrobi czytelnik, to już czy czytelniczka, w nawiązaniu do naszych dzisiejszych warsztatów z dziennikarzami z Łomży. Ale więcej jest czytelniczek niż czytelników, taka jest prawda. Badania to mówią. Myślę, że możemy o ten wątek postawić
otwartym. Zachęcamy Państwa do lektury książki Wojciecha Tokmana Eli Eli. Naprawdę mocna, świetna rzecz, jak zresztą napisane jest na okładce książki. Kto przeczyta Eli Eli, kto zobaczy te zdjęcia, może już nigdy nie będzie podróżował jak przedtem. I chyba rzeczywiście to zdanie może jest takie bardzo upraszczające rzeczywistość, ale chyba... I dlatego część ludzi nie... Słuszne, nie czyta. Nie lubi tej książki, uprzedzam. To nie jest książka do podobania się. Natomiast ja uważam, że jeżeli Państwo wybieracie się na Filipiny, koniecznie trzeba przeczytać. Nie tylko na Filipiny, może nawet do gdzieś bliżej. No tutaj Filipiny są... Tylko pewnym skrótem, pewnym jakimś toporem. Przykładem tylko. Ten. A moim Państwa gościem był Pan Wojciech Tokman. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Raz.